Z racji tego, że jest możliwość pokazania budowy i działania przede wszystkim karabinka AK na animacji, na modelu 3D, to zrobimy sobie krótkie podsumowanie tego, co było w materiale z użyciem broni fizycznej. I postaram się tutaj skupić później na urządzeniu spustowo-uderzeniowym, bo to jest zazwyczaj no, najtrudniejsze do pokazania, ze względu na to, że nie ma żadnego wglądu w te mechanizmy. I ewentualnie odrobinę spróbuję pokazać lepiej ryglowanie. Natomiast zaczniemy sobie od tego, żeby w ogóle pokazać, co tu się dzieje w czasie strzału. Mamy możliwość zrobienia przekroju i on jest taki tutaj w miarę niezły do tego, przynajmniej w pierwszym rzucie i zaraz sobie przejdziemy do tego, co dalej się dzieje i dlaczego. Chciałem tylko pokazać jedną rzecz, taką dosyć newralgiczną. Co się dzieje, w którym momencie konkretnie teraz następuje strzał i tu już jest jakby mimo spowolnienia 50-krotnego troszeczkę za szybko to wszystko pokazane jeszcze, żeby wyłapać taki moment. Dlatego sobie cofniemy. Pocisk poruszając się w lufie, tak jak widać tutaj, mija kanał skośny i zaznaczone tak akurat niefartownie w tym momencie na czerwono gazy prochowe docierają do komory gazowej, zaczynają pchać tłok. Jeżeli przyjrzymy się tej animacji, to w tym momencie już widać, że rusza się suwadło. Wezmę troszkę do tyłu, do przodu. Chodzi mi o ten moment konkretnie. Jeszcze. O. Czyli zaczyna się ruch zespołu odrzutowego do tyłu i pocisk opuszcza lufę. To jest praktycznie bardzo, bardzo blisko siebie, jeśli chodzi o czas. I generalnie to jest właśnie jakby cel tego systemu. Pocisk opuścił lufę, gazy zaczynają wypływać z lufy, zaczyna się rozprężanie gazów, spada ciśnienie w lufie i dlatego za chwilę, za ułamek sekundy, będzie można bezpiecznie odryglować komorę nabojową i otworzyć przewód lufy. Tak, żeby łuskę można było wyciągnąć bez ryzyka po prostu rozerwania jej i bez ryzyka tego, że jakieś gazy prochowe zostaną cofnięte w stronę strzelca bądź na mechanizmy broni, tak, że nastąpi jakaś awaria, zacięcie bądź inny wypadek. Także jeszcze raz. Pocisk opuścił lufę. Tłok zaczął się już delikatnie cofać. I lecimy sobie dalej. Tutaj, tak jak nawet jest ładnie pokazane na tej animacji, gazy prochowe z czerwonego zmieniają kolor na żółty, czyli powiedzmy, że temperatura i ciśnienie jest pokazane, że jakoś tam spada. I tu łuska jest już częściowo wyciągnięta z komory nabojowej, natomiast w ogóle, żeby ją cofnąć o więcej niż grubość denka, trzeba znaleźć taki moment, kiedy właśnie ciśnienie jest na tyle bezpieczne, że jej nie rozerwie. No i tak jak udało nam się to pokazać, tak nam się to udało pokazać. Dalej wiadomo, co się dzieje. Napinany jest kurek, w tym czasie suwadło wyciąga łuskę. Łuska zostaje wyrzucona. Następuje dosłanie kolejnego naboju z magazynka. Tutaj dzieją się dwie rzeczy, do których jeszcze wrócimy za chwilę szczegółowiej. Zostaje zwolniony spust samoczynny i będzie widać w okienku, że następuje obrót zamka wymuszony i zaryglowanie. To by było w największym skrócie. Jeżeli jeszcze to jest nie do końca jasne, to tłok z suwadłem jest połączony na stałe w tym modelu broni. Stąd tutaj działanie gazów prochowych na czoło tłoka jest w zasadzie bezpośrednim, można powiedzieć, działaniem na zespół odrzutowy. I przejdziemy sobie teraz właśnie do tej części bardziej nas interesującej, czyli mocniej skomplikowanej. Raz, ryglowanie, dwa, działanie mechanizmu spustowo-uderzeniowego. Teraz jesteśmy na ogniu pojedynczym i na razie przećwiczymy sobie, że tak powiem, na ogniu pojedynczym cały proces. Potem ogień ciągły to już będzie
zupełnie dużo prostsza rzecz. Po wciśnięciu spustu, tak jak widać, to jest jedna część. Może sobie w ogóle to pokażemy w ten sposób. Cały tutaj spust razem z tą dźwignią i zaczepem właśnie kurka. To jest jedna część, dlatego w momencie naciskania spustu cofa się zaczep i tak jak widać kurek podnosi się pod wpływem swojej sprężyny. To jest ciekawe rozwiązanie, że ta sprężyna kurka jednocześnie trzyma właśnie spust, więc mamy mniej części. No fajne rozwiązanie moim zdaniem. Następuje uderzenie w tył zamka wystającego z suwadła. Po zareglowaniu zamek wystaje z tyłu i z niego wystaje taki mały, niepozorny elemencik, to jest tylec iglicy. Tak jak widać. O, to zostało teraz uderzone. Iglica tutaj, jej przód, grot, uderza w spłonkę, zbija spłonkę, następuje wybuch spłonki, przekazanie impulsu ogniowego do wnętrza łuski, zapalenie prochu i pod wpływem ciśnienia było widać delikatnie wyrzucenie pocisku z łuski, przetłoczenie przez stożek przejściowy, wcięcie w bruzdy i tak dalej, aż do momentu minięcia przewodu skośnego i zadziałania gazów na suwadło. W momencie, kiedy gazy działają na suwadło, to już się zaczyna w tej chwili, suwadło porusza się do tyłu, nie otwierając lufy, czyli zamek jeszcze przez moment w ogóle jest nieruchomo i dopiero po chwili, w momencie, kiedy występ zamka, ten sterujący, spotka się z tą skośną powierzchnią wycięcia w suwadle. Tu jest akurat suwadło przekrojone, cały ten czerwony element to jest przekrój suwadła i dlatego widzimy fajnie tą właśnie pracującą, odryglowującą skośną powierzchnię, która popchnie występ sterujący zamka. Tym sposobem go obróci i tym sposobem odrygluje zamek i zabierze go ze sobą. I wygląda to w ten sposób. Powierzchnie zaczynają współpracować, zamek się obraca. Zamek niestety też jest tak przekrojony niefortunnie, że nie widać co jest co do końca, ale było widać ten obrót. I w momencie, kiedy obrót się zakończy, tam jest po prostu koniec tego wycięcia i zamek zostaje tak jakby bez innej możliwości i suwadło go zabiera. Wyciąga tym sposobem łuskę, która jest przytrzymywana pazurem wyciągu i całość cofa się do momentu, aż łuska natrafi z drugiej strony na występ szyny, która jest prowadnicą suwadła i pełni rolę wyrzutnika. I wtedy łuska zostaje uderzona, wyrzucona. I to jest pierwsza część, nasza najważniejsza. Teraz co się dzieje z całym mechanizmem spustowo-uderzeniowym? Po pierwsze, w momencie, kiedy suwadło cofnęło się, to spust samoczynny zostaje uniesiony. Tu jest akurat dźwignia, bo to jest pierwsza wersja karabinka przedstawiona. Natomiast w kolejnych były takie dźwignie wydłużone, czyli potem AKM to już były dźwignie, które kończyły się gdzieś dalej i chodziło o to, żeby po prostu one były zwalniane w momencie domknięcia, że tak powiem, suwadła, czyli po zareglowaniu zamka, po obrocie i po dojechaniu, mówiąc kolokwialnie, suwadła w przednie położenie. Tutaj pierwsze rozwiązanie było takie troszkę uproszczone, ale to nie zmienia w ogóle jego działania. Podnosi się dźwignia i tym sposobem zaczep jest opuszczony na kurek i kiedy kurek został położony przez suwadło, zaczep zatrzaskuje tak jakby kurek w tym położeniu dolnym, nazwijmy to tak w skrócie. Może się cofniemy tutaj jeszcze, jak to wyglądało. Kurek zostaje popchnięty właśnie najpierw tym występem suwadła, później opiera się o zamek i w ostatniej części będzie tutaj dociskany tą dolną krawędzią, tym dolnym występem suwadła.
tutaj pierwsze, co się dzieje, to jest właśnie zatrzaśnięcie się zaczepu spustu samoczynnego, ale jednocześnie praktycznie będziemy mieli do czynienia z zaczepieniem kurka na zaczepie ognia pojedynczego. Ten jasny zaczep to jest zaczep ognia pojedynczego i on się tak nazywa właśnie dlatego, że powoduje możliwość strzelania ogniem pojedynczym, czyli pełni tutaj rolę notabene przerywacza. I uwaga, co się dzieje. Ten zaczep jest, można powiedzieć, autonomiczny w tym momencie, czyli on pod wpływem sprężyny wraca od razu. Uniemożliwia wstanie kurka, tak jak widać. Tu jest taki moment, gdzie kurek jakby ma jakieś pole ruchu, ale już jest utrzymywany raz, że tu na zaczepie, a drugi raz, że nawet gdyby trochę udało mu się podnieść, to zaczep ognia pojedynczego jeszcze go powstrzymuje. Suwadło wraca, jest dosyłany kolejny nabój do komory nabojowej. W momencie, kiedy zamek osiąga przednie położenie, zatrzymuje się tak jakby na tylnym płasku lufy. W komentarzach pod poprzednim filmem mieliśmy dyskusję na temat tego, że na jednym z rygli zamka jest taki mały skos, który pozwala go tak jakby wytrącić z położenia ustalonego w suwadle, czyli jeżeli wyjmiemy sobie suwadło i zamek przesuniemy w to odryglowane położenie, to on od samego nacisku nie chce się obrócić. Musi być tam taki mały skosik, który go po prostu zwolni i dalej wszystko jest wymuszone tym występem prowadzącym, który pokazywałem. Natomiast okazuje się, że w tym modelu nie da się tego pokazać, bo nie zostało to w ogóle uwzględnione w żaden sposób i w ogóle jest jeszcze tak, tutaj ta animacja zrobiona, że rygle nie zachodzą za opory ryglowe, tylko jakoś tak z przodu dziwnie, więc jest po prostu niedokładna. No ale zaznaczam tylko, że zamek w momencie, kiedy jego przednia część dotyka już tyłu lufy, zostaje jakby zatrzymany w miejscu, a dalszy ruch suwadła i tej powierzchni skośnej powoduje, że on się obróci. Tak jak widać, zaczyna się obracać, ale to jest dla nas teraz mniej ważne, a bardziej ważne jest dla nas to, co się stanie tutaj na urządzeniu spustowo-uderzeniowym. Dźwignia właśnie spustu samoczynnego tutaj współpracuje z suwadłem i w momencie, kiedy ono obraca zamek, rygluje lufę i dociera w przednie położenie, pozwalnia jednocześnie zaczep spustu samoczynnego, czyli kurek dostaje kolejny stopień swobody, że tak powiem, no, tak od strony fizyki nie dostaje, ale na nasze potrzeby dostaje kolejny jakby stopień swobody w związku z tym, że ten zaczep zostaje zwolniony i teraz jest utrzymywany na zaczepie ognia pojedynczego. I to będzie zaraz dosyć bardzo istotne przy ogniu ciągłym. Suwadło się zatrzymało. Dźwignia jeszcze na samej krawędzi jest utrzymywana. Teraz co się dzieje? Tutaj animacja nam sugeruje, że puszczamy język spustowy. W momencie, kiedy puszczamy język spustowy, tak jak widać, zaczep, który jest jedną i tą samą częścią właśnie ze spustem, zachodzi do tyłu. Zaczep kurka zachodzi do tyłu. A jednocześnie puszczając spust, puszczamy też zaczep ognia pojedynczego. Tu sobie jeszcze będziemy może pokazywać dokładniej, ale stąd widać dobrze, że następuje zwolnienie kurka z zaczepu ognia pojedynczego. On oczywiście próbuje spaść i uderzyć tył iglicy, natomiast zatrzymuje go właśnie zaczep kurka, ten, który stanowi jeden integralny element ze spustem. I w tym momencie broń jest gotowa do strzału, jest nabój wprowadzony do komory nabojowej, kurek napięty i zatrzymany tylko na zaczepie kurka tym spustowym. Czyli w momencie naciśnienia spustu będziemy mieli normalnie możliwość oddania strzału. I czym się to różni w relacji do ognia ciągłego teraz, bo to jest najczęściej taka ciekawa rzecz, jak to jest, że broń strzela albo ogniem ciągłym, albo pojedynczym. To sobie pokażemy z dwóch stron, dlatego że jest tu taki mały element, o właśnie, i to musimy pokazać z tej strony, natomiast z tamtej strony będziemy całą automatykę pokazywać w cyklu działania. To jest występ
bezpiecznika. I on służy dwóm rzeczom. W pierwszej kolejności można powiedzieć do zabezpieczania broni, a druga rzecz to jest zatrzymanie zaczepu ognia pojedynczego, czyli do ognia ciągłego. Jeżeli przełączymy sobie tutaj na ogień ciągły, ok, musimy wyjść z animacji strzału, ogień ciągły, to przesunie nam się właśnie cała dźwignia, która jest skrzydełkiem bezpiecznika i jednocześnie selektora ognia lub też przełącznika rodzaju ognia, i ten występ podpiera nam po prostu tył z zaczepu ognia pojedynczego. W momencie, kiedy go podpiera, to po prostu powoduje jego niedziałanie, jego niezaczepianie się o kurek w czasie strzału, i to sobie teraz szybko pokażemy. I to będzie już bardzo jasne, jak ta broń działa przy ogniu ciągłym. Tu jest wszystko tak samo. I jedyna różnica, tak jak mówiłem, pojawia się w tym momencie. Zaczep ognia pojedynczego jest cały czas cofnięty, ponieważ jest przytrzymywany przez występ bezpiecznika. I co się stanie w tym momencie po powrocie zespołu odrzutowego w przednie położenie? Polecimy sobie powolutku. Zostaje dosłany kolejny nabój do komory nabojowej. Kurek próbuje wstać, tak jak poprzednio, gdzie trzymał go zaczep ognia pojedynczego. Teraz go nie trzyma, ale trzyma go zaczep spustu samoczynnego, czyli ta nazwa jest dosyć fajna akurat w języku polskim, bo właśnie sugeruje to, że ogień pojedynczy, a tutaj spust samoczynny, i raz, że dlatego, że działa samoczynnie, automatycznie, ale drugi raz, że przy działaniu broni w trybie samoczynnym. Nabój zostaje dosyłany do komory. Teraz uwaga, zamek obraca się, regulując lufę, tak jak poprzednio. Suwadło dotarło prawie, że już w przednie położenie, można powiedzieć. I w momencie, kiedy wszystko zostanie domknięte, dźwignia zostaje zwolniona przez suwadło, a zaczep uwalnia kurek. Spust, tak długo jak jest trzymany, powoduje odsunięcie się do przodu, a w zasadzie utrzymanie w przednim położeniu tego zaczepu kurka, więc on też nie gra roli. Czyli tak długo jak będziemy trzymać spust, to broń będzie strzelać ogniem ciągłym. O, to jest właśnie ten moment. Tu dźwignia już jest w skrajnym położeniu. Zaczep już jest zwolniony. I prawdopodobnie właśnie chodziło potem w modyfikacji tej dźwigni o to, żeby jeszcze później zwolnić kurek. W ogóle były różne modyfikacje karabinka AK, które powodowały zmniejszenie szybkostrzelności między innymi. Tutaj nie mamy tego możliwości pokazania, ale to jest mało ważne. I to jest moment taki akurat, gdzie kurek zaczyna już na dobre ruch taki szybszy i uderza iglicę. Niestety animacja jest tak zrobiona, że jest pocięta na fragmenty, dlatego nie mogę już tego przewinąć dalej. Gdybyśmy wrócili do początku, to zobaczymy, że to jest ten sam dokładnie moment. I powtórka. Kurek, dosłanie naboju, zwolnienie zaczepu spustu samoczynnego i uderzenie znowu. I tak można byłoby długo. Co się dzieje, kiedy puścimy w końcu język spustowy? Kurek zostanie zatrzymany na zaczepie kurka, tym, który jest związany ze spustem, tym integralnym. I to jest całe działanie karabinka AK w trybie samoczynnym, czyli polega ono, tak jak mówiłem, na przytrzymaniu zaczepu ognia pojedynczego. Możemy sobie pokazać jeszcze, jak będzie wyglądało w takim razie zabezpieczenie.
Tutaj akurat trzeba wyjść od tego, że przełączymy się w ogień pojedynczy. Usuwa się występ bezpiecznika. I teraz przełączamy tryb, że tak powiem, bezpieczny, czyli zabezpieczamy broń. Bezpiecznik cofa się najpierw do tego położenia, które znamy z ognia ciągłego i przesuwa się jeszcze kawałeczek dalej. Tutaj już widać, że te krawędzie się mijają. I tym sposobem co się dzieje? Jest przytrzymany cały spust. Nie tylko ogonek zaczepu ognia pojedynczego, tylko cały spust jest w tym momencie trzymany. Nie można go wcisnąć. Jeżeli zainteresował Cię film i chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź moją stronę i przeczytaj na blogu artykuł o tym samym tytule co obejrzany film. Bądź na bieżąco, zasubskrybuj kanał na YouTube, śledź Omnis Arma na Twitterze, oglądaj zdjęcia z aktualnych działań na Instagramie i polub fanpage na Facebooku.